Dziś w Poczytajmy literatura amerykańska. Bohaterką powieści Judith Hipper jest Alicja James, przedstawicielka słynnej bostońskiej rodziny. Jej brat Henry to m.in. autor Bostończyków i Portretu damy. Z kolei William zasłynął jako psycholog i filozof. Żyjąca w drugiej połowie XIX wieku, zmarła przedwcześnie w wieku zaledwie 32 lat, Alicja zdecydowanie wyprzedza swoją epokę. Nie pasuje do typowego obrazu kobiet tamtego okresu. Chciałaby zdobywać wiedzę, kształcić się, dyskutować na różne istotne tematy, a nie robić słodkie miny do mężczyzn, licząc na szybkie zamążpójście. Denerwują ją wszelkie ograniczenia wynikające z tego, że jest kobietą. Niestety, aktywność Alicji jest także ograniczona z powodu problemów zdrowotnych, nie do końca zdiagnozowanych. W książce napisanej w oparciu o pamiętniki Alicji, które zostały opublikowane prawie 40 lat po jej śmierci, poznajemy bohaterkę praktycznie już przykutą do łóżka w londyńskim pensjonacie i razem z nią, jak to jest określone w powieści, osuwamy się na powrót w przeszłość. Wspomnienia Alicji pokazują jej bogaty świat wewnętrzny. Inteligencję, wrażliwość, oczytanie. Spędzając dużo czasu w łóżku, czytała mnóstwo książek, gazet, prowadziła ożywioną korespondencję, rozmawiała z wieloma ciekawymi ludźmi. Bohaterka nie jest typem cierpiętnicy. Często z humorem, a nawet wręcz z ironią, mówi o swoich dolegliwościach. Ale nie będę użalać się nad sobą, gdyż mogłabym znudzić nawet samą siebie. W powieści mamy także pokazane, przybliżone czasy, w których żyje Alicja James. Pokazana jest tu taka obłuda i zakłamanie tak zwanych wyższych sfer. No cóż, pozostaje żałować, że bohaterka urodziła się trochę za wcześnie. W dzisiejszych czasach prowadziłaby zupełnie inne życie, mogłaby być aktywna, mogłaby kształcić się, no i pewnie wreszcie zdiagnozowano by jej chorobę. A co jej właściwie dolega? Proszę przeczytać Śpiącą Alicję, bardzo ciekawą powieść o fascynującej kobiecie.